Przechodzimy do kolejnego punktu i projekt zarządu. W sprawie opinii warunków zawodowych dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja parku gminy Anny Jerezma Jermanowskiej w Krakowie i Opocieniu przy ulicy Górników na Przesadzie Żabie Wiedzieckiej Polskiej. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą rewitalizacja parku gminy Anny Jerezma Jermanowskiej w Krakowie w Krakowie. Polegająca na budowie fontanny źródło Erazma wraz z pomieszczeniem pompowni w budynku toalety publicznej urządzeń małej architektury wraz z oświetleniem na działkach numer 747/4, 715/5, 715/4, 716/1370/1369, 1022/9, obręb 53 pod górze oraz na części działek numer 748, 747/2, 896/3, 1371, 1372, 1373, 893/3, 997/1, 998/5, 995/2, 894, obręb jak wyżej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach numer 748 i 747/4, obręb jak wyżej przy ulicy Górników na Przostach Żabiej Wilickiej Płockiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W odpowiedzi na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał dowiedzieć z tej strony? Który jest dokładnie tam miejscu? Fontanna. Proszę bardzo, pan. Tam gdzie jest? Ja chciałbym zapytać o jedno. Kto jest inwestorem tego i za czyje pieniądze? Znaczy inwestorem jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Środki pochodzą budżetowe. Z tego co mi wiadomo, środki budżetowe są na razie tylko na zapewnienie dokumentacji w postaci warunków zabudowy. Później słyszałem kilka wersji, skąd będą środki, czy to z budżetu, czy ze sposobu. Nie umiem tego udzielić konkretnej odpowiedzi. W którym miejscu? Wszystko jest w parku w pobliżu, można powiedzieć, klubu sportowego, jeżeli pan popatrzy bardziej od klubu sportowego obecnego boiska w kierunku ulicy Bielickiej. Ulicy Bielickiej. Druga uchwała Samorządu Rady Wyjaśnień dotyczy istniejącej fontanny, która no, jest na prosto Pałacu Jerzmanowskim. Znajduje się z balkonu Pałacu Jerzmanowskim. Tak. Duża fontanna. Druga główna. Proszę? Znaczy nie, to miała być pierwotnie. Nie. Pan już odpowie. Pierwotnie rzeczywiście to, co opiniujemy, miało być ten punkt i była taka koncepcja przeniesienia tej fontanny z rynku głównego do tego punktu i. Natomiast no, z różnych przyczyn upadła, nie będę, no, do końca nie wiem z jakich to przyczyn. Konserwator zabytku, no kilka tam rzeczy się zabytku, na to, że ta fontanna z rynku głównego nie została tam przeniesiona i jest nowa. Natomiast chyba tyle. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to proszę, proszę bardzo, pan Kęsio. Ja dlatego zapytałem, że jest to w końcu obiekt prywatny, obiekt te inwestycje, które są, nie gwarantują tego, że będzie to służyć mieszkańcom, nie gwarantują tego. I dlaczego środki publiczne mają iść dla prywatnego użytkownika Pałacu Jerzmanowskiego? Czy powtarzam, no to już ciężko mi tu dyskutować z kapitułą z KOS-u, bo to no de facto oni, tak jak mówię, w głównej mierze są decydentem środków, więc ja naprawdę nie mam takich wiedzy, ani takich możliwości nawet zapytać, dlaczego to, a nie inna rzecz. Rzeczywiście no, tu jest tak, jak pan Stanisław mówił, że to teren stanowi własność Augustianów. Ale jest parkiem publicznym. Jest parkiem publicznym, przynajmniej na ten moment. Znaczy nie, jest użyczony. Jest użyczony. Proszę. Panie Stanisławie, ze Społecznego Komitetu Obrony Zarządu w Krakowie odnawia się wiele dziesiątki prywatnych kamienic. Znaczy ja, żeby była jedna, ja nie powiedziałem, że będzie to odrana ze skosztu. Ale nie, taka, jest taka możliwość. A bo Park Jerzmanowskich jest ogólnodostępny parkiem, no służy wszystkim po prostu. Także ja się dziwię, że w ogóle pan takie porównanie wypowiedzi. I tak mi zaszyłem. Znaczy, wychodzę dlatego, że Augustianie sprzedali tereny wokół parku, nawet park wystawili do sprzedaży i teraz nagle oni nie mają pieniędzy, trzeba im dać na remont fontanny. No ale to co pan dąży do tego, żeby ten park ogrodzili? Znaczy ja przypuszczam, jeżeli nie tam. Na pewno ogrodzą i sprzedają. Natomiast to prowadzi
infrastrukturę do idealnego porządku, to mogą to zrobić. A czy ja przypuszczam jednak, że w tym momencie zlikwiduję jako inwestor, gdyby się okazało, że te środki, bo gdy będą z kosztów, to nie umiem powiedzieć. Natomiast gdyby się okazało, że środki będą środkami gminnymi, to ZIKiD na pewno zagwarantuje sobie w umowie, że przez pewien czas no, będzie to park ogólnodostępny. Jak długo ta umowa będzie trwała, nie umiem tego powiedzieć, nie ja, chyba teraz to trzeba będzie to miasto z zakonem Augustianów, z wierzchnikiem zakonu Augustianów negocjować. Tyle się z mojej strony dopunktuję. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bez pierwszego poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Proszę 17. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 4 osoby. To jeszcze raz bardzo bym poprosił, bo nie, bo nie ma 21 osób, a pewnie. Jest. Ale było 17 za, 4 podmioty. Jeszcze raz proszę dobry, kto jest za. Nie, bo było 21 policzyłem. A jest 20. 15. Pani Wera, przepraszam, 15 czy 17? 17. O, przepraszam, 15. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 osoby się wstrzymały. 5, przepraszam, stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały 15 głosami, czy 5 wstrzymujących.